Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Milky Way. Jesteśmy w Komorebi, tak jak byliśmy ze Skydą i z Nilem. No i słuchajcie. Na tym save'ie mam oczywiście popsute te paski. Tutaj oni co chwilę chodzą się przebierać i tak zastanawiam się, czy ja tego wszystkiego też nie będę musiała przenieść na nowy safe, ale to, to zobaczymy, jak nam się tutaj będzie grało i jak oni się tutaj będą dalej zachowywać. Ale jest szósta rano, oni są mniej więcej ogarnięci. Kazałam Nilowi, żeby on sobie wziął płatki. Teoretycznie on korzystał z talety, ale jest. No, korzystał z talety, ale to. Dla... Nie rozumiem. No, także takie błędy tutaj się pojawiają. Miałeś iść coś zjeść na szybko, żebyśmy potem mogli iść do. do, 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 do. do weź sobie o musli, żebyśmy mogli. Beknął świniano. A nie możesz się tu dostać? Ahy, ahy. dlatego, żeś nie poszedł. No dobra, bo chciałam, żeby... Chociaż w sumie możemy już iść teraz do tej restauracji, no bo dlaczego by nie? Ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Co Ty będziesz robić? Czytać książkę. Okej, okay. ale słuchajcie, chciałam Was zaprosić tutaj z nami do, do toalety. Jak wiecie albo nie wiecie, w poprzednim odcinku oni tam swoje porobili troszkę na koniec. Ulżyli sobie niski poziom... No, dobra, no okej. Okay. Co tam mieli porobić, to sobie porobili. No, i słuchajcie, klikając na łazienkę, możemy, z łazienkę na toaletę, możemy zrobić test ciążowy i możemy wymiotować. Czyli najprawdopodobniej będzie nubu. Słuchajcie, miało nie być tak szybko, ale ale z drugiej strony ja się cieszę i jak widzicie tutaj też jest druga opcja jakby zrobienia testu ciążowego, bo widziałam oglądałam odcinek u Hopelinki na, i tam właśnie pokazywała moda na poród realistyczny, słuchajcie pobrałam go sobie, bo bardzo mi się podoba to, że można sobie tutaj zrobić animacja tego testu ciążowego później właśnie, że można sobie dobrać jakby położną, potem sam, sam przebieg tego porodu, że nie jest to tak, że od razu idziemy do, do szpitala kładziemy się i jest, tylko trzeba trochę poczekać, Troszkę na piłce, tam się poturlać. Facet nasz może nam masować plecy, i tak dalej. Także super, jest wszystko z cenzurą, także to już w ogóle genialnie, no i potem już po porodzie ten etap kła kładą po prostu na naszej Simce, to dziecko na ten, tutaj na, na, na piersi, w ogóle no, o, ale ty masz milę Skyla no po prostu jak ja to widziałam Hopelinki, to mówię no cud miód i orzeczki, muszę to mieć także słuchajcie, myślę, że jeszcze tego testu ciążowego robić nie będziemy przejdziemy się najpierw na śniadanko do restauracji, no ale jak ona ma już wymioty, no to wydaje mi się, że Ee, że no jest w ciąży Tutaj mamy restaurację i myślę, że razem się do niej przejdziemy Oczywiście tutaj z Nilem No i dobra, jesteśmy, dotarliśmy A tutaj to wam gorąco, tak? Nil, tamto wkrótce żeś zimowej chodził A ty czemu jesteś smutna i pijana? I jak jesteś smutna i pijana, jak ty jesteś nie... podobno w ciąży No ale dobra, słuchajcie, po ostatnim odcinku, bo oni się spili Tak, oni się spili i... E, no i... No i tak, i byli pijani Dobra, Skyla, otwórz, żeż oczy możemy... Ktoś tam pierdzi cały czas Dobra, chodźcie, weźcie sobie O, tu już mam naprawione te paski No patrzcie, jakie tu są cuda na kiju się dzieją Okej, okay, ale chodźcie, wybierzemy sobie jakiś stolik, stoliczek A my to już chyba tutaj kiedyś byliśmy się, Byliśmy się, mi się wydaje Dobra, ale z jakąś inną chyba... Nie wiem, z kim ja tutaj byłam, nie pamiętam Ale dobrze, poprośmy o stolik Ten też jest yy, flirciarski i pijany Dobra Okej, okay, nie wiem, czemu Skyla płacze. Nie mam zielonego pojęcia. Zamów do stolika. Czemu ty płaczesz? Zróbmy coś fajnego. No właśnie, no. pokani nie jest fajne. Okej, okay, ale to tak średnio tutaj widzę. Z... No dobra, to weźmy sobie je po soczku pomarańczowym. No i na śniadanko. Co my moglibyśmy zjeść na śniadanko? Dobra, ja jako największa na świecie fanka łososia Myślę, że zaproponuję tutaj dla naszej Sky, Skyli nigiri z łososiem A dla naszego Nila my sobie weźmiemy na przykład to z wołowiną Tak, proszę bardzo Mam nadzieję, że ten mod na lepsze restauracje działa I przyniosą nam to w chwilę, to jedzonko Ale weźmy, weźmy sobie teraz porozmawiać czy wy to widzicie? On beka, ona pierdzi. No to jest po prostu hit. Niech oni ze sobą porozmawiają. Przyjazne powitanie. Hmm, 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 hmm. No, może narzekać, to my nie będziemy, ale ożywioną rozmowę sobie wykonamy. Dobra, możesz go poznać, Skyla. Oni tu w ogóle mają na maksa już wszystkie paski. Co chciałam Wam jeszcze mówić, to to, że w następnym odcinku będziemy już wracać, już będziemy w domu, także wybierzemy się na pewno do, do cukierni, pogotujemy, popieczemy coś, postaramy się sprzedać też. Już mam naszykowany stół, będziemy sobie sprzedawać pod naszą cukiernią, jeżeli będzie, jeżeli będzie ładna pogoda, jeżeli nie będzie padać, to jesteś roześmiana. Dobra. Także taki jest plan. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim odcinkiem tutaj na komorebi. Tak myślałam też, czy Nil by się tutaj naszej Skyline nie oświadczył, ale stwierdziłam, że jest to troszeczkę za szybko. Tak, za szybko, mimo że ona może jest już w ciąży. Wrócimy sobie tutaj do naszego domku. To Ej, dramat denerwuję. Boże, drogi. Zdenerwuje mnie to bekanie, eee, wrócimy do domku, to sobie to sprawdzimy, ale ona ma humory, po prostu hormony chyba już zaczęły szaleć, no i słuchajcie, tak, no, no niby na no, oświadczenie za, za wcześnie, ale naciążenie. no wiecie, oni tego nie planowali, to była wpadka, patrzcie, on niej tam śpiewa, Jingle bellsy, o, razem śpiewają teraz, ja nie mogę... No, jeżeli ona oczywiście jest w tej ciąży, ale to sobie niedługo sprawdzimy, a teraz poczekamy za jedzenie zajedzenie. Nie, ja to wiecie co to jest bez tego slice of life, co? I ja chyba to będę musiała. Usunąć coś za miła. Cóż za miła osoba, dobra, a tutaj co jest? Randkowanie na śniadanie, proszę bardzo, ale fajnie. Okej, okay, dobra, jak już dostaną jedzonko, to do was wrócę. No i dobra, słuchajcie, minęło 10 sekund. 10 sekund i oni jedzą, ko już mają. On jest w ogóle chyba chory Nil. Boże, ile ich tutaj jest simów jakaś, to jest wycieczka chyba, wiecie, mi się wydaje. Co ty tutaj masz? Wyczuwasz miłość, nic nie oddaje sympatii. Tak, dobrze jak trochę pyszności w słoiku. Dobra, jedzcie moi drodzy, jedzcie. Zjedz sobie to. Mam nadzieję, że się tym nie zatrujecie. Zjedz. Same gapie tutaj ja widzę. OK, zrobię im zdjęcie na pamiątkę, żeby mieli. No, pięknie, po prostu. Chyba, że oni mają to przez to, że są pijani. Możliwe, że tak, że to jest przez to. Coś smacznego do sączenia, OK. Czyste ręce. No to dobrze, że masz czyste ręce, to się chwali. W ogóle mamy sąsiedzką bójkę. Myślę, że nie będziemy tego robić. No i dobra, wróciliśmy sobie już do domu. Ja tutaj przyniosę naszą Skyle. Tu jest. Pełno śniegu. Ja już na to nie zwracam nawet uwagi, także myślę, słuchajcie, że jest to fajny moment na to, żeby zrobić test ciążowy, właśnie z tego moda. Zrób test ciążowy, no i zobaczycie, jak fajnie wygląda ta animacja. Dalej, Skylunia, chodź, 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 Ty jesteś jeszcze. Ile to będzie trwało? Ej, opatrzcie, i ona trzyma ten test w ręce. Także super. O, teraz musi, no, no musi to zrobić. Musi na niego po prostu nasikać, żeby. Ej, szkoda, bo chciałam zrobić, widzicie, co, zdjęcie, a tutaj ją... Cenzurkę mamy. No nic, no bardzo dobrze, że ona jest, oczywiście, że tak. No dobra, słuchajcie. Co z tego będzie, co z tego będzie? Zrobiłam fotkę, może ją wstawię na miniaturkę, zobacz... o, 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 czekajcie, bo to jest super foteczka znowu, nowu, nowu, znowu, znowu, znowu. No i dobra, słuchajcie, obstawiamy, obstawiamy, co się wydarzy... Wow, Skylight, gdzie jesteś? O! Jeszcze jedna fotka. Stop. Dobra, no, słuchajcie, fotek porobiłam. Pierwszy raz widzę tą animację u siebie w grze, więc no jestem, słuchajcie, Jest, 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 jest! No miało tego nie być, ale widzicie, no. Tak wyszło, tak wyszło. No, ej, bo on. Jezus, nie, bo nam ojciec dziecka zemrze, chłopie, weź się przebierz. Nie, 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 nie. Teraz to w tych simsach naprawdę wszystko jest możliwe. Weź się przebierz w kurtałkę ciepłą. Proszę cię bardzo, i weź się ogrzej. Ona ci idzie teraz powiedzieć, tak? To naprawdę boli. No, tak, bo ty bo ty, po tym snowboardzie jest, on się cieszy, także super. I teraz wiecie co, ja już teraz nie pamiętam. O Jezu, ale w biurko. Ale czy my możemy tutaj jakieś są dodatkowe interakcje? Wiem, że ona może wybrać sobie położną. Może wybrać sposób, w jaki chce rodzić, czyli czy naturalnie, czy. Przez cesarskie cięcie Ale myślę, że my sobie to zrobimy O, poproś o towarzyszenie przy porodzie No zrób to, oczywiście, że tak Ale myślę, że my sobie ten sposób porodu i tak dalej To wybierzemy yy, O, nasz ma brzuszek w ogóle Wybierzemy sobie, może w następnym odcinku Nie tak od razu, wiecie, ona się dowiaduje, że jest w ciąży A już będzie decydować, jak rodzi No takie mało realistyczne Oczywiście, że tak, zrobię dla Ciebie wszystko O, no cudownie Ajajaj aj. Dobra, ale jeszcze sobie zerknę Czy jeszcze coś możemy na ten temat a tutaj um, rozmawiaj o myśleniu, o proszę bardzo, bardzo ciekawe. Zapytaj o rodzeństwo. Nie, 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 nie. Ok, y a teraz sprawdźmy, czy możemy Nilem, bo wiem, że on może jej robić masaż, tylko nie wiem, czy na tak wczesnym etapie ciąży też. Zaraz to sobie sprawdzimy. Poproś o, o zostanie ziomkiem ze stoku. Ej, tego nie widziałam. E, tego nigdy nie widziałam. Spróbuj zrozumieć uczucia Sima. No patrzcie, jakie to są fajne. Zapytaj o dochody. No nie, nie bardzo, to tak nieładnie. E, nie, na razie chyba nic nie możemy, albo ja po prostu nie widzę. Dobrze, ale na tą chwilę chciałabym zabrać Nila, mimo że on jest tutaj troszkę zmęczony, ja bym chciała go tutaj zabrać na tą wspinaczkę, żeby on sobie troszkę poćwiczył, bo jak widzieliście i też zauważyliście, że i do niego pasuje właśnie czy ten snowboard, a do naszej Skyli w ogóle te narty nie pasują, także jej damy spokój. Sesja wspinaczkowa. Dobra, no to weź sobie tutaj troszkę się powspinaj, a my ze Skylą. Co my ze Skyą będziemy robić? Możesz tutaj rozpalić ognisko na przykład. Mogłabyś teoretycznie też coś ugotować, tylko nie wiem, czy oni się tam dostaną. Możemy w bo my, chyba już byliśmy, prawda? Tak, i tam nie było tego, co ja chciałam. No teraz to mi się nie podpal czasem, babko, nasza. Mm, zrelaksuj się. Zrelaksuj się. Dobra, a ty możesz teraz tak, na towarzyskim króliczku, możesz otworzyć towarzyskiego króliczka. Nie masz obserwujących, masz tylko ją. Czekajcie, czy on tutaj w ogóle. O, możesz rodziców dodać. W ogóle trzeba by mu było też jakichś kolegów w sieci znaleźć, więc jeżeli macie ochotę, to udostępniajcie. Simów pod hashtagiem to było Milky Way, Asy chyba. A jak ten, to sprawdźcie sobie jeszcze w opisie, bo ja Wam tutaj zaraz coś napiszę. Moglibyśmy, czy my możemy. Um, op, spadł otwórz i chciałabym nowy post. Opublikuj post o pojechaniu na urlop. O, radosna opowieść. Możesz to zrobić. Pewnie, że tak. I Ty też, Skyla, możesz opublikować jakiś post. Denerwuje mnie to. W Słuchajcie, sensie jak wiecie, czy to bekanie jest z tego Slice of Life, to dajcie mi znać, ale to jest chyba z tego, że oni są wypijani. Na samą myśl o urlopie ogarnia mnie wewnętrzny. Spokój. Dobra, zareagujmy sobie na to. I sami teraz o, oh, mam jakąś wiadomość. Skyla, nie chcesz nauczyć się grać na gitarze. Na pewno będziesz wymiatać nie dzięki. Nowy post opublikuj, no to też sobie zrobimy. Energetyczna opowieść. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, on sobie tutaj wchodzi, a ty tam się relaksujesz. Tam, wiesz Skyla nie przesadzaj z tym machaniem patykiem nie, bo to może się czasami źle, źle skończyć. Jakieś miałam tego moda, że się ogniska nie zapalały tak często, ale na ile on działa to teraz po tych wszystkich aktualizacjach i dodatkach, No to ja nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze moglibyśmy sprawdzić, czekajcie, czy tutaj da się sprawdzić, czy są jakieś festiwale. Dzisiaj tak, zobacz plan festiwali, także chodź Skyla, podejdź sobie. A nasz Nil, no to powiem Wam, że on naprawdę w sobie w miarę radzi. Ma chłopak po prostu chęć i zapał. Dobra, no, szkoda tylko, że, że w takich ciuchach, ale okej, okay. dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Uda ci się, ja w Ciebie wierzę. Myślę, że wszyscy w Ciebie wierzą także kochani, to co, łapeczka dla Nila subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ale słuchajcie, łapeczkę dacie, to on na pewno wejdzie do, do, na samą górę, zobaczycie, a ja on nawet nie chce, no okej, okay, dobra Skyla, weź zobacz tutaj te festiwa... aha, ktoś tu stoi, się trochę wystraszyłam, w okolicy Komorebi mamy sobotę czy sob... wszyscy pierdzą co drugą niedzielę, co drugą sobotę od 15 No to ciekawa jestem, czy to będzie A Ty byś mogła teraz, wiesz co hmm, 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 bo Gdzieś to się kiedyś chodziło, nie? Tym takim spacerkiem Medytacyjny spacer Myślę, że możemy to zrobić Niech ona idzie się przejść Ona jest wciąż, ona nie może sobie się nadwyrężać Nie może zjeżdżać na żadnych tam snowboardach i sankach Żeby jej się krzywda nie stała Przestań bekać Jeszcze raz, dawaj Powspinaj się tutaj. Co ty chcesz od pana? Porozmawiaj. Dobrze, zapytaj się go, czy on tutaj się też wspina, czy zna się na tym. Okej, okay, ja mu usuwam tego flirciarskiego i pijanego, bo mnie denerwuje to ich bekanie. I to samo zrobię u Skyline. No właśnie, babo. Modyfikuj informacje o Sim, jakby ktoś nie wiedział. Kontrola nastroju, usuń nastrójnik. Ok, i teraz sobie szukamy to, co chcemy usunąć. Smutna i pijana. No nie jesteś smutna i już nie jesteś pijana, także. E, także dobrze by było, jakby tego nastrojnika nie było. Otwórz towarzyskiego króliczka. Opatrzcie, ile mamy reakcję. Mamy w ogóle 16 obserwujących. O, coś tutaj jest, coś tutaj mamy, czekajcie, wypowiedz życzenie, chodź, 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 wypowiesz sobie życzenie i czy, ale one znikną jak my wypowiemy życzenie, bo ja chciałabym je też wziąć sobie, nie wiem, czy do słoika, czy coś, czy do kieszeni Skyla wracaj, resetuj się, chodź tu, wypowiedz życzenie a, ale to był Jarmark w Finchwick, nie tutaj. No chyba nie, czyli to nie jest ta druga, co sobo so druga sobota, nie jest ta sobota, na której jest festiwal. Patrzcie, jak ona się kłania do nich. Leśna zjawka znika. A, znikły, a Skyla czeka, aż coś się zmieni. Mi chwila, Skyla nie dostrzega żadnych zmian. Dziwne. Mm. No to rzeczywiście niedobrze. Czy my możemy jeszcze gdzieś tutaj iść i coś pozwiedzać? Oczywiście, że możemy, tylko gdzie my tutaj dojdziemy? Tutaj możemy gdzieś iść, tutaj, tutaj, tutaj i co tutaj jest? Zrób sobie fotkę z ręki, proszę Cię bardzo O, zobaczcie, pociąg tam wjeżdża, ale czat, ale czat. nie widziałam tego wcześniej nigdy Dobra, niech ona sobie tam zrobi fotkę, zobaczymy co jest u... Aha, Nil sobie zjeżdża na sankach, no gitówa, no super Zrobię Ci nawet Nil z Diontko, żebyś miał na pamiątkę Proszę Cię bardzo, oczywiście, że tak o, nasz ma, mały, masz, nasz mały Nilek, tak. <noise> Ale otwórz oczy, bo Ci zrobić zdjęcie, jak masz otwarte oczy. Nie, ona jest dalej. Ej, ja nie wiem, usunęłam im to i co. Czekajcie, to jest jakiś taki parczek, możemy się przejść do niego. Zobaczyć o co tam chodzi. Wiecie, ten ostatni dzień sobie spędzimy popołudnie, tak na spokojnie. no bo Ponieważ tam nasza Skylar jest wciąż, nie może gdzieś tam zjeżdżać na tych sankach ani nartach. No to pospacerują sobie trochę, może porobią jakieś fajne fotki na pamiątkę. Dobra, jesteśmy my, jesteśmy. Dobrze, słuchajcie, jak oni będą bekać i pierdzieć, to już proszę nie zwracajmy na to uwagi i pocałuj go. No właśnie, nie, nie starajmy się chociaż, dobra, chociaż się trochę starajmy na to nie zwracać. Uwagi, okay. tutaj nie ma śniegu, także spoko Co tutaj możemy robić? A tutaj byliśmy chyba nie w tej knajpce ostatnio, czy coś? Tak mi się kojarzy, że gdzieś my tutaj byliśmy A tutaj jeszcze można przejść Wy, O, wędruj do lasu bambusowego Wędruj do górskiego chramu Prawie jogging Gdzie jeszcze możemy? Po trasie widokowej, do świątyni Ej, no to chodźcie, troszkę sobie pospacerujemy Okej, okay, kochani, powiem wam tak, jestem lamą życia. Wywaliło mi grę. To jest po pierwsze. Weszłam do gry i praktycznie od razu miałam Od razu przed tym jak mi wywaliło, to zapisałam grę na szczęście, także nie musiałam tutaj nic przegrywać dodatkowo. Ale e, zaczęłam nagrywanie i gadałam do was z wyłączonym mikrofonem. Jesteśmy tutaj pod tą piękną budowlą, tak w skrócie wam powiem. I oni sobie tutaj porobili fajne zdjęcia, ale to Wam już pokażę, jak będziemy u nas w, w domku. No tutaj też sobie piszą życzenia. Skyla próbowała złapać tamte takie duszki. Mówiłam też o tym, że byłby to odpowiedni moment na oświadczyny, ale myślę, że jest to troszeczkę za wcześnie. Morzach Skyla będzie już w trzecim trymestrze ciąży na przykład. Chciałabym tę ciążę w ogóle troszkę przedłużyć. Myślę, że zrobię to w MC Commanderze, żeby ona trwała dłużej. Aha, czyli tak sobie to robisz, tą fotkę. Aha, obejrzyj razem. I tak, i... Co jeszcze? Aha, że mam jakieś tam plany na, tą, na te oświadczyny, ale to słuchajcie, na spokojnie. Myślę, że za parę odcinków. Zrób zdjęcie z Nilem. Ja bym chciała, żebyście się tak ustawili, żeby to było za wami. Teraz cały czas patrzę, czy mam włączony mikrofon, bo naprawdę. Kurzyłam się na to, że te Simsy się znowu, słuchajcie. Nie, nie w tą stronę. A Że te Simsy się znowu wydupiły. Dobra, słuchajcie, już mamy taką fotkę zrobioną, także. Także myślę, że możemy powoli wracać tutaj na kwaterę. Bo chyba nic tak tutaj jeszcze w okolicy do zwiedzania nie ma. Tam było jakieś tutaj cmentarzysko, to w sumie też moglibyśmy tutaj podejść. Tylko, czy tutaj będzie coś ciekawego, wątpię. Wątpię. Nil porobił też zdjęcia naszej Skyli samej, jak jest, sobie tam stoi właśnie pod tą cudowną budowlą. Nil natknął się na Kodamę. Co to jest Kodama? Czekajcie, czekajcie, Zaskoczę, czekajcie, czemu to odklika nie Zaskoczenie kodamom. Ej, ona znikła. Spotkał się niezwykle inspirującą reakcją. Może pomogła jego dobra natura. O, ej, a w ogóle, czy on ma jakąś pracę, a on jest czyścicielem plan po kawie? wiecie co, jak już tu jesteśmy, to weźmy mu jakąś pracę, dajmy. Znajdź pracę. Niech on ma jakąś pracę. No przecież musi chłop zarabiać. a On jest. No tak. Hmm. Albo możecie mi napisać, kto by... Ej, a może on by był dentystą? Ej, to by było dobre. To jest to prawda z modów. Ej, ale to mi się podoba. Nie, on będzie dentystą. Mam nadzieję, że mi nie będzie psuło gry przez to, że mam tego moda. Zobaczymy. Jak będzie psuło, to po prostu wyrzucę, bo to jest chyba jedyna już aspiracja, która mi została z modów. Patrz w murysy, mam tak, to jest tata i Barbara. No dobra. Okej, okay, przenieśmy się do Skyli i tam sobie przeniesiemy Nila. Dobra, Skylunia nasza już jest, przenieśmy teraz tutaj Nila I wiecie co, chciałabym chyba zrobić to z wami, weźmy sobie, no tak, buteleczka, buteleczka, słuchajcie, obstawiamy Czy ja tutaj teraz widzę ile... nie, ile ma dzieci, na szczęście nie Słuchajcie, możecie obstawić w komentarzach ile... czekajcie tylko, jak ja teraz wejdę w tą ciążę, bo chciałam zmienić, wiecie co, chciałam zmienić trymestry no to ja będę widziała chyba, co na tamanie, a nie chciałabym tego. Ja sobie zasłonię ręką. Musicie <laughs> mi uwierzyć na słowo. E, zasłonię sobie ręką, a wam to chyba wytnę. Dobra, wiecie co? Ja tego nie znalazłam. Ja nie wiem, czy tego nie trzeba po prostu zrobić na kąpie. Tak mi się wydaje, że trzeba to zrobić na kąpie. Także jak wrócimy sobie już do nas do domku, to zrobimy. Weź, może czekajcie, już nie będę tej naszej skali tutaj dawać do rozpalania tego, żeby jeśli nic nie stało usiądź sobie. Ja im podbiłam tutaj uszczęśliwiłam ich kodem, bo, bo chciałam, żeby ten spacer sobie tam fajnie... Zaliczyli fajnie, spędzili, bo Nil inaczej by po prostu padł na twarz, no co tu dużo mówić e, Duchowa trwoga, obecność tych istot nie z tego świata, sprawia, że Nil czuje pobudzenie No spójrzcie, usiądź sobie tutaj koło naszej skali, zobaczcie jak w ogóle fajnie są tutaj zrobione Ale pięknie, super, po prostu genialnie jest po północy, a oni tak fantastycznie sobie spędzają tutaj wieczór Także choć może, czy ty możesz ją jakąś tak mm, ramieniem, wiecz, wiesz, yy, objąć, czy coś takiego? No i dobra, kochani, myślę, że takim fantastycznym akcentem, no, no spójrzcie tylko, fantastyczne ognisko, no klimat boski, słuchajcie, bosko tu jest po prostu normalnie aż im zazdroszczę i patrzcie, tam coś się świeci, a nie, to chyba ogień od naszego ogniska, tak myślałam, że wiecie, jakaś tam jest wieża czy coś, no, także prezentuje się to wszystko tutaj fantastycznie, niestety już mój, trzeba wracać do domu w kolejnym odcinku spotkamy się w cukierni, troszeczkę popieczemy, ja postaram się jeżeli znajdę tę opcję, wydłużyć tutaj tą ciążę, każdy trymes po prostu, żeby był chociaż po takie, myślę, że trzy simowe dni, żeby to troszkę trwało Chociaż wiecie, w tej serii chciałabym, żeby to, y, to było tak, wiecie, może troszeczkę bardziej realistycznie, bo tutaj z niczym się nie spieszymy, y, nie mamy jakby... Y Opisanych kolejnych pokoleń i tak dalej, no bo tak naprawdę tutaj miała być tylko jedna, jedyna Skyla, no ale jej życie potoczyło się troszeczkę inaczej. No i dobra, kochani, możecie obstawiać w komentarzach, ile jest dzieci i, i jakie te dzieci będą, jakiej płci. Ja bym chciała oczywiście, żeby to była mała, tutaj, ym, simeczka, dziewczynka, wiecie, z rudymi włoskami, <laughs> no ale sensie, wszystko się okaże, zobaczymy. Oczywiście pójdziemy sobie na, na USG, yy, wybierzemy sobie tą położną, wybierzemy sobie, myślę, że w drugim trymestrze, na przykład, rodzaje porodu. Też sobie troszeczkę tego moda tutaj poznamy na realistyczny poród. No i powiem Wam, że już nie mogę się sama doczekać, aż będę nagrywać kolejny odcinek. A jeżeli ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.